i se napierniczam tym. No no, ładnie, ładnie. Napierniczam i buffami w nich i wszystko ginie. I szczerze, jest to mega przyjemny build jak na razie. Nie jest on jakoś mega wykorzystany, bo ten, bo to jednak jest build na zasadzie, wiesz, zrespię ich na początku i po prostu patrzę, jak wszystko umiera. No. A to nie. A, znaczy, mówię, to jest. Lubię takie buildy, no bo jednak grałem autobomberami w tym w Poado i dużo. Na przykład Death Out jest jednym z moich ulubionych buildów, jakby nie patrzeć. Ale wiesz, ale jednak ten, lubię mieć kontrolę. W sensie lubię czasem. Czekaj, co ty mi mówi, kurde? Tu mi mówi, że to jest znak zapytania i nie mogę w ogóle przejść? What the fuck? Na wyżej. Bliżej drzwi. To nie, tu stoisz. To nie, to tutaj? No? A, to bardziej tutaj. Okej, okay, dobra. Dobra, never mind then. Dobra. Ale dziwnie ten znacznik, kurde, będzie jest pokazany, kurde. Strasznie taki mylący trochę. W sensie ta ten, to jak to jest zrobiona tutaj, ta, tak, tak, ta, tak, ta tak, miejscówka, tak. Trochę myli przez to coś na środku. Dokładnie, jest... dokładnie. Ale to nie jest, myślę, ten aż tak. No, to jest jakaś tylko drobnica, nie? Więc... No, to jest... Poza tym ja nie gram tak jak ty, bo ten, przez to, że nie jestem graczem diabła, w sensie nie mam cały czas odpalonej dużej mapy. No, uwierz mi, kurde, ale widzisz, jak ja gram, nie? Tak, tak, w sensie ja powiem, mam dobrze, ten też tak często gram, ale to jest, ja nie potrafię mieć cały czas tego odpalonego momentu, po prostu zasłania mapy i ja mam wrażenie, że ja nic nie widzę przez to, nie? Powiem ci szczerze, że tutaj też mam troszkę problemy, jak się robi gorące i po prostu też nic nie widzę, nie? Dlatego ja po prostu wolę... Ale to dlatego, że tutaj naprawdę się dużo dzieje, więc i to jest ten, nie? Ale tak to staram się mieć otwartą. Tylko co ja wolę mieć. Ja wolę mieć to po prostu w prawym górnym rogu i w razie czego zakliknę po prostu szybko taba i sobie go zmniejszę. No niby tak. To jest po prostu preferencja, myślę, nie? Ale tak. Mówię, a jak potrzebuję, to sobie szybko kliknę tego taba czy coś. No, no, no. Bo to jest moje, że tak powiem, widzi mi się przyzwyczajenie. Bo ja próbowałem grać cały czas z włączonym tabem, ale ja mam po prostu wrażenie, że mi mimo, że to jest... Oczeplosy dostajesz takiego. Tak, że po prostu mimo, że ten, że widzę grę, bo ta minimapa jest dość przejrzysta. Nie tak jak w połowie bez ustawienia, gdzie musisz sobie ustawić, żeby było coś na niej widać. Nie oszukujmy się. Ale to też chyba idzie ustawić ten transparenty misje mapy. Chyba tak, nie wiem, chyba ustawiałem, a może i nie ustawiałem. Okay, ja zaraz zerknę sobie, bo... Tak, jest. Overlay map opacity. Czyli ten mam, to muszę mieć ustawione, albo jak nie, to sobie zaraz ustawię. I wiesz, i... Ten, i jest ta mapa, wygląda w POE jak ten, w Cyberpunku, po prostu jedziesz autem i nic nie widzisz. To... I musisz się cofać na ten, przynajmniej w tym zakręcie, bo go przejechałeś. A ponoć teraz ten, teraz w jednym z ostatnich patrzy, powiększyli, odzoomowali troszeczkę mapę, że więcej widać. Mój kolega jak grał, no to... A ja pamiętam, że Clock Carnage sądził, że GPS-a dodali faktycznie, nie? A on tylko... Na serio? Odzoomowali tylko mapę? To są te zmiany? I zaczął się... I Rage był srogi, nie? Nie dziwię się, no co ja ci mogę powiedzieć. Rage był srogi po prostu. Akurat byłem wtedy u niego na strumyku, więc widziałem tego Rage'a. Mimo, że gra jest bardzo spoko, to jednak no... No jednak to nie jest to. Jakby jeszcze nie jestem aż takim wielkim fanem ogólnie cyberpunka, no w zasadzie świata. Znaczy nie, no gierka jako gierka ten, fabularnie całkiem spoko, nie? Bo przeszedłem. No, tylko, znaczy fabularnie tak, to się zgodzę, fabularnie jest bardzo dobra, tylko że... Szkoda, że na tym się praktycznie kończy. Pozytyw tej gry. No strasznie zbugowana była, jak mi patrzeć. Gorzej chyba niż był Wiedźmin. Oj tak, na początku to bardziej niż Wiesiek.
Bo mimo, że wiesz, ja grałem praktycznie od premiery. Ja tak samo grałem od premiery, to tam... Ja jakoś mega dużych bugów też nie natrafiłem, ale taki jeden z większych bugów, który natrafiłem w Cyberpunku, a w Wieszku raczej nie kojarzę, żebym tak tam natrafił, to że ta policja się spawnowała strasznie blisko ciebie, kurde, i wiedziała zawsze, gdzie jesteś, nie? A to nie był bug, to był feature. Bo yeah. Za każdym razem mi się na ryju spełniła. Tak. To nie był bug, to było tak zrobione specjalnie, to nie był bug, uwierz mi. Teraz to poprawili, więc teraz to już nie jest, więc to był bug. Kurwa, to nie był bug, to po prostu był... Ktoś po prostu nie potrafił zrobić poprawnie gry pod tym względem. No a i nie mógł poprawnie zrobić, nie umiał zrobić się bardziej tak. Tak. Chociaż ja pamiętam, że ten, przy moim buildzie, jak już miałem 50 level, wszystkie perki dałem i tak dalej, ten, to z pistoletem i przy chyba strzeleniu kilku głów z ukrycia, to byłem na tyle szybki, że po prostu potrafiłem od ten, mimo że mi się spełnili na plecach, to potrafiłem ich prześcignąć. Nice. Bo miałem chyba 300 czy 400% speeda z perków, nie? Nice. Więc po prostu oni mi się zespawnili, ja potrafiłem ich w trakcie spawnu ich zgubić. ładnie. Ale no to po ile było godzinach? Po 60 godzinach, gdzie ja spędziłem dość sporo czasu farmiąc i próbując odblokować wszystkie rzeczy, nie? Żeby mieć taki build, żeby strzelać głopy po milion, czy tam 2 miliony. No. Żeby móc się normalnie z policją bić, czy cokolwiek z nią móc zrobić, no to tak trochę lekko XD bym powiedział. 2 na 10, panie. No takie... No coś tu musi być nie tak zdecydowanie, że dopiero ten, przy odpowiedniej konfiguracji postaci builda, dopiero mogłem cokolwiek zrobić z policją, nie? No. Ale żeby było śmieszniej, to ten, policja tam, w pewnym momencie policja nie miała znaczenia, czy grałeś na najwyższym poziomie trudności, czy na najłatwiejszym, ona cię po prostu kurwa zjadała. To nie, no, zawsze znaczenia. Wiedzieli, gdzie jesteś po prostu, nie? Nawet nie o to chodzi. Moim buildem, którym po prostu strzelałem głowy za 50, znaczy ten, z karabinu za 300 tysięcy, w sensie wiesz, tego z automatycznym celowaniem w głowę. Na najłatwiejszym poziomie trudności, bo sobie specjalnie, żeby sprawdzić, zmieniłem. Zmieniłem sobie na najłatwiejszy i zacząłem się z nim napięliczać z policją po prostu, nie? Przez jakieś pierwsze 2 minuty było spoko, później po prostu 3 sekundy mnie zabiło. Bo ona była tak źle zeskalowana, że po prostu nie miałeś z nią żadnej szansy. Niezależnie od buildu, jakim grałeś, niezależnie co robiłeś. Jaki poziom trudności? Tak, po prostu nie miałeś szans i tyle. Ona cię po prostu zjadła. Bo się takie jednostki spełniły, której nie miałeś prawa szans wygrać, nie? Co jest... No to jest coś nie tak, nie? Ja nie mówię, że ten... żebyś mógł tam każdą... Ten, z każdym buildem każą... Oh shit! Potyczkę z policją wygrać w Cyberpunku, nie? Bo to nie miałoby też trochę sensu, ale... Ale w momencie, kiedy już masz w miarę solidny build i ci się spełnią już, niech będzie, już nawet niech ci się spełnią na tym ryju, nie? To żebyś miał chociaż szansę z nimi, żeby zabić jednego i uciec, czy coś. Nope. No. No po prostu, jak ci jeden dopadł, to nie masz szansy, nie? Oni mnie autentycznie wtedy nawet nie zestrzelili, oni mnie zbutowali, po prostu gościu z buta we mnie wjechał i zdechłem. Double KO było, kurde, masakra. Nie, ale damage się ją niezbyt te moby, kurde, naprawdę w tym akcie. Yep. Nawet jak oglądałem streama Steel Mage'a, nie, to ten... Najlepsze było to, jak się pytał ten czatu, jak uważa ten za poziom trudności, nie? W 9 akcie. No. Ten i walił przy okazji teksty. Ja wiem, że wy macie 20 inches dicks. I one shot everyone with the bosses. To po prostu mnie to tak bawiło, jak się pytał czatu, ale mówił, że właśnie, że nie licząc tego, że macie ten, że macie 40-centymetrowe kutasy na czacie, nie? bo wiadomo, jak to czat, nie? Że tam easy, bez problemu,
i tak dalej, i tak dalej. No, nie? No, tym bardziej, że mają wykoksane postacie, nie? Bo już dawno w endgame'ie tak. Kiedyś kali, nie? Pewnie tak, no. No bo... No bo taka jest prawda, nie? Jeśli wykoksałeś postać, zanim wszedł dziewiąty chapter i robiłeś sporo endgame, no to masz wykoksane itemy i już masz postać, nie wiem, ponad 90 poziom, to te moby to są dla ciebie nic, nie? No moją postacią, to w sensie tym magiem na 93, jak sobie poszedłem zrobić, no to no problemu, wszystko na strzała padało, nie? A no. Nie zadawało mi dobrażeń, więc... Ja tu mam 56 i dostaję wpierdol. No akurat tym... chyba 3 razy zginąłem na nowym akcie ze swoim sentinelem. Tylko, że ja depsa nie miałem, nie? Ja depsa mam akurat tylko ten, tylko nie mam survival, nie? Za bardzo. No akurat Sentinel, mam wrażenie, że to jest jedna z tych klas, gdzie po prostu nią ciężej wyciągnąć depsa. No bo Sentinel chyba raczej bardziej takim tankiem jest, jakby nie patrzeć, no nie oszukujmy się, nie? Pod Paladyna na pewno, pod... pod Forge Guarda też, no bo Paladyn to jest po prostu armor i resy. No. Forge Guard to jest bardziej blok. Na Void Knight no to jest, to Void Knight to jest pure Void Damage i lipsy i liczowanie się. No. Co na moim przykładzie drugiego właśnie, co mojego Void Knighta, no można być tankowatym w fuel. Tylko, że mówię, no dipsa na nim nie mam z kolei, ale to musiałbym po prostu się pobawić tym nowym skillem. Pod Voida, jeśli chciałbym robić depsa, ale to wymagałoby trochę zmiany, bo gram pod tarczę i tego, i miecz, znaczy pod jedną rękę i tarczę, a ten nowy skill wymaga jednak dwuręki z tego co widziałem, więc musiałbym się trochę pobawić ze zmianą tego, żeby to miało ręce i nogi, bo no to z tego co widziałem, to ten skill to ma chyba bazowo ogromny damage, bo widziałem, że ten gościu, co mi chyba podsyłałeś też, to miał build, widziałem jego build z tym skillem i z automatu chyba tam z nie najlepszym gearem tam 300 tysięcy wyciągał, więc... No ten skill, mam wrażenie, że te nowe skille są bardzo mocne i jeszcze niezbalansowane do końca. A to też pewnie kwestia gearu i tak dalej. Pewnie tak. Dobra, tak patrzę jeszcze. Dobra, to zjemy sobie na krepy. Can I help you? Stay safe, traveler. Stay safe, traveler. A, tu jest, żeby pogadać, dobra. I overheard you while I deal. It's well, but we have to dispose of the current guild leader first. No, patrzę, nie przyspieszam, kurde. Absolutely. Pogada. I've got to drop by the temple for a little errand. Mówisz, że ma dialog? No. So this works out perfectly. And hey, if you're looking for a little detour before you dispose of the guild leader, let me know. I might have just the thing for you. Fuck you, game. Dostałem wywalone buty, tylko że niestety ma... jeden ma crit avoidance. Tieru 6 i mam i drugi afix mam ten tier 1 dodge. Gdzie dodge'a jeszcze w ogóle nie używam, więc trochę useless, nie? Now you're just trying to be mean. No matter. Więc teraz mam do wyboru albo zostawić te buty i dać komuś innemu. Albo mogę spróbować anulować, znaczy nie anulować, walnąć anulmentem. Znaczy anulmentem, w sensie wiesz, usunąć ten randomowy afix, tylko to jest 50 na 50, nie? Co mi usunie. No.
I z tak naprawdę gotierowych butów mogę mieć syf buty. Bring me his head, of course. I'll be around here when the job's done. Let me know if you have any questions. Dobra. Jacko. Bo widzę, że mi tu wciskają ten na siłę te unikatowe ringi. Unikatowe ringi ci wciskają na siłę? A z monolitów. A ich tak bardzo nie potrzebuję, nie chcę ich wręcz. No bierz, panie, jak dają za darmo. Za darmo? Właśnie nie za darmo. Muszę się napocić, żeby je zdobyć. Znaczy napocić, muszę zrobić monolit. Oj tam, oj tam. Ole, żebym dostał, kuźwa mać. Prawie się zużyłem jak paczka dropsów. Na szczęście prawie. O. Jezu, ja potrzebuję sobie zmniejszyć koszt many albo zwiększyć regenerację. Na boleć. Bo ile mój główny skill nie kosztuje mnie nic many, a za to moje reszta skilli po prostu zżera mi manę. Nie no, mój main kosztuje mnie 3 many, ale to wiesz, nie? Ja tak miałem wcześniej, kurde, ten, jak miałem skill pointa w jedną pasywkę wpakowaną, gdzie mi tam pożerała dodatkową manę, to kurde, to zjedało niesamowicie manę. No ja na poprzednim, gdzie rzucałem normalnie tym i miałem zwiększone, no to była trochę tragedia. A na przykład jest build, w którym gra właśnie teraz Steel Mage. No. Ten, to się nazywa Spellbow Damage, znaczy Spellbow. Gdzie tak naprawdę ten strzelasz tylko skillem, ale twój łuk wystrzeliwuje ci dodatkowe tam skille, nie? No. Z lodu. A ten. A lodzikiem w pysk chcesz? Tak, dokładnie. To na przykład ten, jak oglądałem na poprzednim patchu ten build, z ciekawości jak to wygląda, to Lizard mówił, że tak bez 28 regen many nie opłaca się tym za bardzo grać, bo to jest tak manożerne. A bardzo, bardzo ciężko jest ten wyciągnąć regenerację many sensowną. No. Ile ja mam mana regeneration? Gdzie to jest, kurde? Jak masz halfa manę pod C. Prawy górny róg. Pokazuję. A, tu. 8. Osiem mana regen. Ja mam 13 ten, a mam chyba 2 ringi. Oh. Mam ringi z bazą do tego. Do ole mi wyjebał! Złożyłeś się jak paczka dropsów. No stary, zdążyłem mu tylko chlasnąć 2 razy, kurde, ten brzydło mi do widzenia, nie? A jakie masz resy w ogóle? Resy jakie mam? Na fire, wiesz, mam kiepsko aktualnie. On mi walnął właśnie z fire'a, więc... Ogólnie masz, widzę, że... Kiepsko mam, nie mam jakichś rewelacyjnych, nie? Więc... Mi jedyneczek... Ja w ogóle shit. Ten... Jedyne czego nie mam to ten... Wymaksowanych to na poison, ale to mi brakuje jakichś, nie wiem, z 10. No. A w tej chwili mam taki... bo ten mam skill aurę, która mi daje bazowo 25% resów. Plus jak przy aktywacji dodaję 2 razy tyle, więc mam 50, więc przy aktywacji tej aury. A gdzie mam na autocasta już włączoną, bo ona się tylko co jakiś ten, bo ona ma cooldown. To mam, doskakuje mi do fajera, niektóre resy to mi do 150 doskakują. Nice. O ty kurde, kanale. Nie zabijesz mnie!
Uff, na farcie przeżyłem. Wysiekają